Dzień dobry. Dzisiaj audycja wyborcza. W związku z tym, że mamy przed sobą wybory samorządowe, no to chciałem kilka słów na ten temat powiedzieć. Pierwszą rzeczą, jaką w ogóle zauważyłem, to jest baneroza. Te wszystkie banery, które się poniewierają w przestrzeni publicznej, tak upszczyły moje miasto, że nie wiadomo, gdzie człowiek żyje, na jakim zakątku wszechświata. Patrzą się na nas z tych banerów różne twarze, niekoniecznie takie, które chcielibyśmy widzieć. I tam różne są hasła przy tych banerach. No ale no to już co tam wybierzecie, to wybierzecie. Ale tu chciałem zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt tej całej banerozy. Już to ktoś powiedział wcześniej, ale to zawsze warto powtórzyć, bo to jest bardzo ważna sprawa. A chodzi mianowicie o ustawę krajobrazową, którą wprowadzono na terenie Krakowa. I gdyby na przykład jakiś przedsiębiorca chciał sobie taki baner wywiesić, no to będzie wielkie ajwaj, że tam narusza ustawę krajobrazową i wszystkie świętości. Natomiast jeżeli jakiś polityk chce sobie postawić jakieś wno na trawniku, no to jaki jest problem? Stawia sobie na trawniku i ma, tak? A za chwilę przyjdzie ekipa przeciwników, czy tych, co akurat przechodzili, no i potną mu to i to wiszą takie frędzle z pociętych banerów, albo gdzieś to się wszystko wypierdziela i fruwa po ulicy. No, jaki problem widzicie Państwo? Ale nie to jest najważniejszym punktem dzisiejszej audycji, a najważniejszym punktem są obiecanki tych wszystkich polityków. Tu mamy takich polityków na liście w Krakowie. Mówię o Radzie Miasta w tej chwili, bo to jest bardzo ważne miejsce, gdzie będą zapadać decyzje odnośnie życia krakowian, więc dobrze jest się grubo zastanowić nad tym, jakich my chcemy mieć radnych i jakiego prezydenta miasta. Bo prezydent miasta też ma przełożenie na działanie tej całej machiny miejskiej krakowskiej. Więc tu na prezydenta miasta kandyduje z tych takich starych radnych, to kandyduje pan Gibała. A pan Gibała, jak wiecie, albo jakoś tak zapomnieliście przez przypadek, był zwolennikiem strefy czystego transportu na terenie całego miasta, która na szczęście została obalona, ale wcześniej została uchwalona. I została uchwalona między innymi głosem pana Gibały. O nieszczęściu wprowadzenia tej strefy, no to nie będę teraz mówił, bo to chyba wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że ograniczanie poruszania się ludziom w mieście albo tym, którzy tutaj przyjeżdżają pracować, no to jest jakaś bzdura zupełna. No nie można tak robić. Można tą emisję z samochodów zwalczać na inne sposoby. Na przykład stosując coś takiego jak zieloną falę. Na to nie wpadli w ogóle włodarze naszego miasta, bo po co robić takie proste rzeczy, jak można od razu strefę czystego transportu wpieprzyć na obszarze całego miasta. No, po co to robić? No i wracając do pana Gibały, pan Gibała był za wprowadzeniem tej strefy czystego transportu na terenie całego miasta. Więc prawdopodobnie u niego się nic nie zmieniło, więc jako prezydent prawdopodobnie będzie
dalej parł w tym samym kierunku i będzie chciał wprowadzać tą strefę czystego transportu na terenie całego miasta. Więc jeśli uważacie, że ta strefa czystego transportu mogłaby być niekoniecznie na terenie całego miasta, bo ja na przykład, gdybym był prezydentem i musiał taką rzecz zrobić, bo Unia, bo coś tam, bo jakieś krajowe przepisy mnie do tego zmuszają, wiecie co bym zrobił? Zrobiłbym strefę czystego transportu na ulicy dojazdowej do lasu. Takiej, na której nikt nie mieszka. Na końcu Krakowa, tuż przed samą tabliczką. Tam, gdzie wrony zawracają. Tam by była strefa czystego transportu. No ale ja nie jestem takim światowcem jak pan Gibała. Światowy pan Gibała wprowadza nam to, co na Zachodzie się nie sprawdziło. To, co Zachód rezygnuje z tego, to my będziemy przyjmować. Ale to nie tylko pan Gibała, bo tutaj prawie cały klub radnych przyjazny Kraków. Czyli to są ludzie, którzy byli od pana Majchrowskiego. Czyli to komitet pana Majchrowskiego w całości, prawie oprócz jednej osoby. Kolejny klub, który był za wprowadzeniem strefy czystego transportu, to jest klub radnych Platforma Koalicja Obywatelska. Czyli to jest Platforma Obywatelska, czy tam teraz się to jakoś Koalicja Obywatelska nazywa. Jak zwał, tak zwał, wiadomo o kogo chodzi. Poza tym jeszcze kilku radnych nienależących do żadnego klubu. Też było za. Klub pana Gibały, czyli klub radnych Kraków dla mieszkańców, też był za. Tutaj z tego klubu Platformy Obywatelskiej się wstrzymał pan Hawranek. I Małgorzata Jantos się wstrzymała, która nie należała do żadnego klubu. A pan Sławomir Pietrzyk z klubu radnych Przyjazny Kraków był obecny, ale nie zagłosował. I tutaj przygotowałem dla was tą całą rozpiskę z tego głosowania. To jest głosowanie ostateczne, które przyjmuje uchwałę ze wszystkimi poprawkami, które tam były zgłoszone, później były przyjęte albo nie były przyjęte. To już jest głosowanie wprowadzające strefę czystego transportu. Także ja do tej listy dopisałem tylko, żeby było wiadomo, kto z jakiego klubu, żeby to nie było takie, że mamy jakieś nazwisko i nie kojarzymy tego nazwiska, to dopisałem tam kluby, żeby sprawa była jasna, że jak teraz będzie jakieś głosowanie, to żeby wszyscy wiedzieli, na kogo ewentualnie można zagłosować, a kto tam nam na złość chciał zrobić. Nie to, żebym ja jakoś specjalnie popierał PiS, ale akurat w tej sprawie PiS zagłosowało tak, zgodnie z tym, jak ja bym zagłosował i zgodnie z tym, czego ja bym sobie życzył. Ponieważ no ja się jako mieszkaniec Krakowa nieraz się zmagam z takimi tematami, że jednak gdzieś tym samochodem trzeba dojechać. Staram się nie jeździć do centrum samochodem, bo tam jest jakiś armagedon w ogóle, jak chodzi o parkowanie czy sam dojazd już, bo są korki, jest nieprzyjemnie. No i potem jeszcze trzeba jeździć i szukać tego miejsca do zaparkowania samochodu. Ale czasem się zdarza tak, że to miejsce parkingowe jest zapewnione, bo na przykład jadę do kogoś w jakimś konkretnym celu i ten ktoś ma to miejsce parkingowe. A poruszam się samochodem po mieście, tak zwanym, dlatego, że na przykład wiozę coś ze sobą, co jest ciężkie, niewygodne. No i muszę to niestety zabrać, bo tak robię, tak zarabiam. Gdy wiozę
jakieś kamery, jakieś statywy, jakieś oświetlenie. No trudno, żebym ja z tym wszystkim się pakował do tramwaju. Taksówki, no tak trochę drogo wychodzą. Więc jeżeli ktoś ma samochód, no to się przetransportuje swoim własnym samochodem. A jeżeli zabiorą mu możliwość podróżowania własnym samochodem, bo ma stary samochód, za stary, jak na widzimisię pana Gibały i tam jeszcze innych chłopców z Platformy, no to siedzi w domu i nie robi. Albo się zastanawia, jak to wszystko zapakować, do czego. Usługi zdrożeją. Nie ma mowy, żeby nie zdrożały. Ktoś za to wszystko, za te wszystkie fanaberie będzie musiał zapłacić. Obejrzyjcie sobie Państwo, kto tam jak głosował. No i oczywiście głosujcie zgodnie z własnym zapotrzebowaniem, ale nie zapominajcie o tym, że była taka akcja i co z tej akcji wynikło. A już zapowiedzi są, że ta sprawa z tą strefą czystego transportu wróci. Więc żebyście potem nie byli zaskoczeni, że sprawa wróciła i ludzie ci sami, tak? Bo tu co chwilę jakieś takie są akcje obiecywania różnych rzeczy, ale o tej strefie czystego transportu to tak niechętnie mówią. Nie mówią wam w tej chwili, że wprowadzimy wam strefę czystego transportu, będzie wam się lepiej żyło. Tego wam nie mówią. Mówią wam, zrobimy wam trawnik, zrobimy wam schody, tu będą ulice, tu będą kamienice, ale strefa czystego transportu to tak na boczku, na boczku. W ogóle jakby tematu nie było, a temat jest i temat wróci. Także pamiętajcie i do zobaczenia następnym razem.